7 lipca wspominamy błogosławioną Marię Romero Meneses, zakonnicę. Maria urodziła się 13 stycznia 1902 roku w Granadzie w Nikaragui. Była 11 z 13 rodzeństwa. Pierwsze lata dzieciństwa spędziła w pięknym domu, odizolowanym od ubogich przedmieść. Od ojca, Felixa Romero Menesesa, który był ministrem rządu, a równocześnie człowiekiem wrażliwym na ludzką nędzę, Maria nauczyła się miłości do potrzebujących. Rodzice starali się zapewnić swoim dzieciom dostatnie życie i dobre wykształcenie. Liczyli na to, że córka wybierze drogę kariery, ona jednak odkryła w sobie powołanie do życia zakonnego i w 1923 roku wstąpiła do zgromadzenia córek Maryi Wspomożycielki, popularnie zwanych salezjankami. Po odbyciu nowicjatu Maria złożyła czasowe śluby zakonne w San Salvador, a profesję wieczystą w Nikaragui. Pierwszą placówką, na której przyszło jej pracować, była szkoła żeńska w San Jose w Kostaryce. Maria łączyła pracę wychowawczą w szkole z działalnością charytatywną. Idąc za przykładem świętego Jana Bosco, zajmowała się biednymi i opuszczonymi dziewczętami w mieście i w okolicznych wioskach. Gromadziła je w oratorium, a do pomocy angażowała uczennice. Grupę tych pomocnic nazwała małymi misjonarkami. Razem z nimi modliła się i sprawowała opiekę nad ubogimi dziewczętami. Praca przynosiła wspaniałe owoce. Wkrótce Maria zrezygnowała z posady nauczycielki i poświęciła się katechizowaniu dzieci i dorosłych oraz opiece nad potrzebującymi. W tym celu założyła specjalną wioskę dla najuboższych rodzin, zapewniając każdej z nich własny dom. Siłę do pracy charytatywnej czerpała z nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu i do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W 1939 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, wraz ze swymi siostrami otworzyła małą misję. Zachęcała je słowami: pójdziemy do domów, pomożemy je wyczyścić, wymyć, uporządkować. Zaniesiemy tam ubrania i coś do zjedzenia. Pamiętajmy jednak, że jeśli zaniesiemy tym biednym tylko mleko i ubrania, a nie zaniesiemy im Jezusa, staną się jeszcze biedniejsi niż przedtem. Dzięki jej staraniom w centrum San Jose został wybudowany kościół poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Z czasem powstało 36 oratoriów, w których zbierały się dziewczęta, dzieląc się z siostrami troskami i marzeniami. Pod kierunkiem siostry Marii uczyły się katechizmu i otrzymywały pomoc materialną. W 1955 roku około 100 rodzin otrzymywało regularnie pomoc, a ponad 5 tysięcy dzieci uczęszczało na katechezę. Widząc tłumy chorych i cierpiących, Maria poprosiła Matkę Bożą o łaskę cudownej wody. Mówiła: daj mi tę łaskę i uzdrów chorych biedaków, także i tą wodą. Jest zbyt daleko, by pielgrzymować do Lourdes. Chorych na to nie stać. Wtedy zaczęły się dokonywać cudowne uzdrowienia. Woda z kranu w jej domu cudownie leczyła potrzebujących. Biedacy przychodzili do siostry Marii po wodę Madonny. Jednak za radą przełożonej, kierowana roztropnością, siostra Maria zaprzestała jej rozdawania. Maria Romero Meneses zmarła na zawał serca 7 lipca 1977 roku w Nikaragui. Rząd Kostaryki ogłosił ją honorową obywatelką swego kraju, a Rada Miasta San Jose jej imieniem nazwała jedną z ulic. Do grona błogosławionych zaliczył ją papież święty Jan Paweł II w dniu 14 kwietnia 2002 roku. Jak mówił wówczas: córka Maryi, wspomożycielki, potrafiła ukazywać oblicze Chrystusa, który daje rozpoznać się przy łamaniu chleba. Kochając Boga żarliwą miłością i bezgranicznie ufając w pomoc Maryi Panny, była wzorową zakonnicą, apostołem i matką ubogich, którym okazywała szczególną troskę, nie wykluczając nikogo. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc radością wspomnienie błogosławionej Marii Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością.
przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.